Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Marek Wojciechowski. Kłaniam się w kolejnej edycji programu Zaksa na Maksa. Dzisiaj naszymi gośćmi pod czas nieobecności składu trenerskiego i zawodników, którzy wylecieli do Finlandii, jest dyrektor zarządzający Zaksy Waldemar Kobienia. Witam pana. Witam serdecznie. Remigiusz Koteluk, fizjoterapeuta. Dzień dobry państwu. I Łukasz Wiśniewski, który tęskni bardzo za tym, że nie mógł polecieć do Finlandii, ale z takich czy innych powodów, proszę państwa, został na miejscu. W związku z tym, że nie mamy, chociaż broń Boże, chciałbym, żeby panowie mnie źle nie zrozumieli, nie mamy trzonu zespołu, który by mógł w jakiś sposób skomentować mecze minionego tygodnia, przynajmniej skupię się na jednym, na sobotnim i będę panów prosił o krótki komentarz, ale nim zaczniemy rozmowę, zapytam Waldka. Waldek, jesteś sędzią, jesteś też prezesem Opolskiego Związku Piłki Siatkowej. Chciałbym cię prosić o to, abyś skomentował wydarzenia ostatniego tygodnia, gdzie tak naprawdę prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej zostaje zatrzymany przez CBŚ i czy akurat to, co zawsze się mówiło o polskiej siatkówce od wielu, wielu lat, świetne imprezy, świetni zawodnicy, świetni działacze, tak zwany raj siatkówki w Europie i wszystko w ciągu jednego tygodnia runęło w gruzy. Może nie CBŚ, a CBA, ale na to samo wychodzi, obojętnie która, czy literówka, to nic przyjemnego. To nawet nie z zeszłego tygodnia, tak naprawdę to dwa dni spowodowały tą taką rewolucję. Ja w dalszym ciągu, nie wiem, wierzę, że to wszystko gdzieś się nie dzieje naprawdę i że to się wyjaśni, bo w sytuacji, kiedy to wszystko było tak cudowne, mieliśmy naprawdę mieć ten raj siatkarski, zawaliło, może nie zawaliło, ale w sytuacji, gdyby to się potwierdziło, utrudni to życie wszystkim, klubom, zawodnikom, całej siatkówce, tak jak ta siatkówka szła do przodu, tak tego typu sytuacja na pewno by spowodowała to, że byłoby nam trudniej tłumaczyć, że to nie my. Wierzę, że to wszystko, mimo wszystko się wyjaśni, aczkolwiek napływające fakty nie napływają zbyt dużym optymizmem, ale wierzmy, że to wszystko się w jakiś sposób wyjaśni, bo trudno to nawet skomentować, trudno przyjąć, że to naprawdę mogą mieć miejsce. Waldemar, od wielu lat rozmawiam na temat właśnie ogólnopolskiej siatkówki z wieloma ludźmi i tutaj chciałbym zacytować prezesa Pietrzyka, który w tej chwili podejrzewam mówi, a nie mówiłem. On bardzo często już nawet w tym takim wyobcowaniu, bo troszeczkę go spychano w zarządzie krajowym na dalszy tor, on bardzo często mówił o takich rzeczach. Czy nie sądzisz, że to tak naprawdę grzech pychy spowodował, że troszeczkę ci działacze, oczywiście zakładając, że im się udowodni, ale z tego co czytam, jednak dowody są na tyle twarde, że prezes został aresztowany na 3 miesiące, a nie mówiłem? To wszystko mówię. Zostawmy jeszcze trochę czasu na wyjaśnienia. W tym tygodniu właśnie dzisiaj jest prezydium zarządu PZPS-u. W tym tygodniu na pewno spotka się zarząd. Spotkamy się, będziemy się zastanawiać, będziemy mieli więcej wiedzy. Na pewno za, nie wiem, tydzień czy za dwa, jak się spotkamy, już będzie można coś więcej powiedzieć, bardziej na faktach, aniżeli na domysłach. Nikt z nas tak naprawdę, to łatwo, oczywiście prezes mówił, że miał inne zdania, że a nie mówiłem, ale tak naprawdę to jego nie mówiłem, na pewno nie chciał, żeby się to jego nie mówiłem sprawdziło. Nikt nie chce, jestem w dalszym ciągu przekonany, że to w jakiś sposób się wyjaśni i na pewno mówię, za tydzień czy za dwa, jak się spotkamy, to będziemy mieli możliwość porozmawiać o jakichś bardziej faktach, aniżeli na razie tylko mimo wszystko domysłach, niepotwierdzonych faktach. Sytuacja startu Sabiny Nowosielskiej w wyborach samorządowych, jesteśmy po pierwszej turze tychże wyborów, spowodowała, że przyjąłeś funkcję zarządzającego dyrektora klubu, tak? Na czym to polega? Wiadomo, że w sytuacji, kiedy są wybory, kandydat musi się poświęcić temu, żeby przedstawić siebie, prowadzić kampanię wyborczą. Na pewno byłoby to utrudnione dla niego. Dlatego też, tak jak to Rada Nadzorcza powiedziała, postanowili i zarząd, żeby sport funkcjonował w dalszym ciągu,
zrobiliśmy wszystko, aby mecze, a gramy co 3 dni, praktycznie rzecz biorąc nie ma czasu, zawodnicy nie mają za dużo czasu na normalne trenowanie, nie ma czasu na odpoczynek. Tak samo tutaj wszystko trzeba przygotować i żeby Sabina mogła się poświęcić kampanii wyborczej, a klub, żeby funkcjonował normalnie, żeby nie było przestoju, dlatego poproszono mnie o współpracę i stąd moja obecność tutaj. Wspomniałeś o napiętym terminarzu. Twoim zdaniem, czy to, że dokoptowano do Plus Ligi 2 zespoły, nie wpływa tak naprawdę na to, że dojdziemy do play-offów i się okaże, że nie wszystkie drużyny będą mogły sobie poradzić i kondycyjnie, i zawodniczo? Zamysł był taki, żeby jak najwięcej zawodników mogło grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Oczywiście może się to odbić w wielaki sposób. Poczekajmy chociażby do zakończenia tej rundy zasadniczej. Tak samo jak powiększano do 12 zespołów, były podobne głosy krytyki. Powiększyliśmy do 14, trzeba zobaczyć. No, jeden eksperyment się udaje, drugi się nie udaje. Zobaczymy po sezonie 2, wtedy będzie można wyciągać jakieś wnioski. Trudno po 9 kolejkach mówić, czy coś było właściwe, czy nie. Oprócz klubowych meczów jest spory, napięty kalendarz i reprezentacji. To wszystko na pewno po tym roku będzie trzeba się zastanowić nad tym, w jakiej formule, czy ta formuła jest właściwa, czy nie. Będziemy to mogli zobaczyć dopiero, no mówię, dajmy sobie chociaż dograć ten sezon, rundę zasadniczą do końca, żeby jakieś wstępne wnioski wyciągać. Nie chcę się posilić o ocenę, czy to dobry pomysł, czy zły. Bo powiem tak, jak rozmawiam z kibicami, mówią, stary, co to tam co 3 dni mecze? NBA grają też co 3 dni mecze, przemieszczają się 1000 kilometrów, muszą latać i grają. To dlaczego nie nasza Plus Liga? Dlatego mówię, no z jednej strony jest dużo meczy, ale zawodnicy też, pytanie, czy mamy tylu zawodników, bo wiadomo, to już nie może być zespół 12-osobowy, żeby rozegrać w rundzie zasadniczej z 26 spotkań. Do tego jak doliczymy play-offy, doliczymy w naszym wypadku puchary, no to się robi z tego około 50 spotkań, tak lekko licząc, co tydzień teoretycznie, wiadomo, przerwa, wszystko, co 3 dni wchodzi reprezentacja, wchodzi wszystko, zawodnik też musi mieć czas i na odpoczynek. W NBA różnie potem jest z graniem tych zawodników w reprezentacjach, no to trudno naprawdę. Ja bym się nie chciał w tej chwili na temat tego, czy to dobrze, czy źle, chcę poczekać sezon, żeby z perspektywy jakiejś, bo tak samo jak już nas skazywali, że Boże Święty, co tu się będzie działo, że Zaksa, że już... Jesteśmy na 6. miejscu do końca miesiąca, tak jak z chłopakami powiedziałem, że w pewnym momencie po meczu ostatnim przegranym, że to jest właśnie nasz ostatni mecz przegrany i do końca roku nie przewidujemy porażek. Tak na tym zostajemy i jak wszystko pójdzie dobrze. Słowa, bo chyba 28 grudnia gramy ze Skrą. 29 ze Skrą i ja to chłopaku mówiłem, że powiedziałem coś takiego. Mam nadzieję, że Łukasz zrobił chłopaki wszystko, że no, nie powiedzą, że byłem niesłowny dla kibiców, ale poważnie. Jak dobrze wszystko pójdzie, a wierzę, że pójdzie, to na koniec tego miesiąca będziemy 5. zespołem. Czyli zawsze bierzemy, że gdzieś się pojawia jakaś niespodzianka, tak jak w tym roku Lotos. Mamy Lotos w grudniu, na koniec roku, na gwiazdkę chłopaki sobie, kibicom mi zrobią, mam nadzieję, niespodziankę i będziemy minimum w 4 na koniec tego roku. Co do Lotosu, to mam taką nadzieję, że to będzie przypadek Bydgoszczy z ubiegłego roku. Też było w pierwszej, powiedzmy, fazie rozgrywek bardzo mocno, 3., 4. miejsce, a potem się okazało, że doły tabeli. Ale dam ci na chwilę odpocząć i właśnie, bo wspomniałeś, chcę pociągnąć ten wątek a propos siatkarzy, ich kondycji i mamy Remigiusza, który zajmuje się i przygotowaniem zawodniczym, przygotowaniem ich, powiedzmy, fizycznie do spotkań. Powiedz, na czym polega twoja praca? Jak w ogóle jest, powiedzmy, zawodnicy są na treningu, ty też jesteś obok. Przed treningiem ich przygotowujesz, po treningu rozmasowujesz. Parę słów, Remigiusz, bardzo prosimy do kamery. To może na wstępie, z racji tego, że tutaj jestem pierwszy raz, chciałem bardzo, odbiegając troszeczkę od pytania, bardzo podziękować mojemu przełożonemu, Sebastianowi Świderskiemu, dzięki któremu się tutaj znalazłem, Seba, także dzięki bardzo. A tak poważnie, wracając do pytania.
Nasza polega praca razem z Pawłem, tutaj współpracujemy już od 5 lat, tutaj już 5 sezon teraz. No polega na tym, że cały czas czuwamy nad chłopakami, nad zawodnikami w czasie treningu. Staramy się, żeby niczego im nie zabrakło. No i nie daj Boże, gdzieś się tam przytrafi jakiś zbieg nieszczęśliwych zdarzeń czy okoliczności, jakiś upadek czy kontuzja, no to staramy się być czujni. No i tak pokrótce nasza praca wygląda. Po treningu staramy się też zadbać o ich formę, kondycję na tej zasadzie. Czy są zawodnicy, którzy powiedzmy są takimi, nie chcę używać kolokwialnych określeń, ale co chwilę ich coś boli, co chwilę na coś narzekają, co chwilę mają jakieś urazy, wyolbrzymiają te urazy. Myślę, bez nazwisk, o tak, żeby nie zrobić nikomu przykrości. Myślę, osoba, która jest tam u nas częstym bywalcem, ale to też pewnie przekłada się na grę. Mm. Także staramy się o każdego z zawodników zadbać no i wykonywać swoją pracę jak najlepiej potrafimy. Obydwa się wywodzicie razem z Pawłem Brantem ze szkoły Alka Bieleckiego. Tak jest. Za dużo powiedziane? Nie, myślę, że nie. Myślę, że tutaj ja, jak i również Paweł, bardzo wiele mu zawdzięczamy z tego względu, że też mieliśmy przyjemność uczyć się od niego, pracować. Gdzieś tam ja, jeżeli chodzi o moją osobę, miałem możliwość współpracy z nim na reprezentacji Polski jako jeszcze praktykant 5-6 lat temu, także bardzo wiele mu zawdzięczamy. No i można powiedzieć, że staramy się kontynuować tą jego naukę i szkolić się dalej, żeby mu dorównać, sprostać. Łukasz, a propos tych właśnie urazów. Masz jakąś tam, powiedzmy, jakieś tam rozeznanie, jak jest w innych klubach? Czy powiedzmy ten nasz sztab fizjoterapeutów, takich no lekarzy kondycyjnych, sprawdza się bardzo w waszym, powiedzmy, wydaniu, kiedy faktycznie obciążenia przy spotkaniach są dosyć duże i czy to są ludzie, którzy tak naprawdę masz gdzieś tam w głowie, że możesz liczyć, nawet jak przeciążysz tą nogę czy ten kręgosłup, że pójdziesz do Remigiusza i on ci pomoże? Myślę, że tak i chłopaki co roku to udowadniają. Taki od razu szybko przykład mam, Puchar Polski zeszłego roku w Zielonej Górze, gdzie wygrywamy półfinał z Bełchatowem, a następnego dnia o 14 finał z Ostrzębiem i wszyscy byliśmy, mówiąc kolokwialnie, wypruci. No i chłopaki pracowali do 3-4 rano z każdym. No i myślę, że efekt był znakomity i to się co roku tylko i wyłącznie potwierdza. Proszę, powiedz mi w takim razie, jak już jesteśmy przy meczach, jak oceniasz wasze szanse na koniec ligi, bo piąte zwycięstwo z rzędu, tu jak wspomniał już Waldek, widać, że ta lokomotywa Zaksy nabiera, powiedzmy, wiatrów w żagle, że to zaczyna funkcjonować. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na punktację, na statystyki. Punktujecie wszyscy. Oczywiście jedni mniej, inni więcej, bo tu akurat kwestia predyspozycji danego dnia, czy pozycji, na jakiej gra konkretny zawodnik. Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś lider, który bierze na siebie, załóżmy, że w meczu zdobywa 20-30 punktów. To się tak równomiernie rozkłada. Myślę, że w tym sporcie ciężko jest być takim liderem, który co mecz zdobędzie po 20-30 punktów. Tacy są i grają w Korei, chociażby środkowy Simon, ale to jest zupełnie inna liga. To jest sport zespołowy i jeżeli tutaj nie ma drużyny, zespołu, no jedna jednostka nie ma szans wygrać 5 meczów pod rząd na pewno. Nie, jeden może się udać, ale nie. W przeciągu całego sezonu nie ma szans pociągnąć zespół na podium. Ostatnie mecze na naszej hali. Jest to atut? Oczywiście, duży? Tak. Jak duży? A to trzeba pytać przyjezdnych, jakim się gra. Ja pamiętam, że jak grałem w Częstochowie, przyjeżdżałem tutaj, zawsze miałem problemy z zagrywką. Hala jest specyficzna. Na pewno kibice nie tylko tutaj, bo w wielu miejscach przyjeżdżają, jadą za nami, pomagają nam, także bardzo im jesteśmy wdzięczni, dziękujemy i wiemy, że nie jest zawsze łatwo przyjść na tą halę w środę o 18, gdzie następnego dnia większość ludzi idzie rano do pracy, dzieci do szkoły, a mimo to stawiają się licznie i mamy nadzieję, że tak będzie do końca. W ostatnim meczu z Czarnymi Radą, zresztą chyba nikt z was się nie spodziewał, że to będzie tak prosty mecz, tak szybki mecz, którym zdominujecie Radomian. Było bardzo mało błędów, co dla naszego zespołu wcale nie jest taką rzeczą pospolitą. No tak,
czytałem chyba wywiad Wojtka Żeńskiego, który powiedział, że mają właśnie problemy z meczami na wyjeździe. Zdecydowanie lepiej radzą sobie na własnej hali. No i to wcześniejsze pytanie odpowiada samo sobie. A co do ilości błędów, ciężko powiedzieć, z czego to wynika tak naprawdę. No, przychodzi taki dzień, że błędów nie ma prawie w ogóle, a za trzy dni może być ich aż za dużo. Na pewno wpływa na to koncentracja i tak jak pan wspomniał wcześniej, lokomotywa się rozpędza. Ja mówiłem już na ostatnim spotkaniu tutaj, że dajmy sobie trochę czasu. Poznaje się faceta tak jak kończy, a nie jak zaczyna i my mamy jeszcze przed sobą mnóstwo grania i mam nadzieję, że po sezonie siądziemy tu i będziemy wszyscy zadowoleni. Łukasz, niewątpliwie też jednym z elementów sobotniego sukcesu, ja też mówiłem to o tym jakieś 3 tygodnie temu, że Dick dostaje za niskie piłki. Tutaj akurat rola Zagumnego, przynajmniej w sobotnim meczu, pokazała, że jednak te piłki im były wyższe, tym mieli się bardziej skuteczny atak. A to już trzeba wziąć ich tutaj i ich pytać, jak oni wolą ze sobą grać. No ale jesteś zawodnikiem, więc obserwujesz, masz jakieś... Tak, ale myślę, że co do... To, że piłka jest za nisko, to nie znaczy, że jest wolna, bo może być szybka i bardzo wysoka. Bo Dick, wszyscy wiedzą, jakie ma warunki fizyczne, on oczywiście musi mieć na pewnym pułapie tą piłkę, żeby on sobie radzi z każdym blokiem i potrafi nad każdym blokiem atakować, co nieraz udowadniał. No ale on jest też takim zawodnikiem, który musi sobie radzić właśnie w tych trudnych piłkach, czyli wszyscy wiedzą, że pójdzie piłka do niego i on musi walczyć z potrójnym blokiem. No i ten sobotni mecz, powiem szczerze, że czapki z głów dla Dicka, bo zagrał jedno z lepszych spotkań w tym sezonie i mam nadzieję, że ta forma będzie już tylko wzrastać i utrzyma się jak najdłużej. Wrócę do statystyk, jako że lubi to czasami się posiłkować. W rozegraniu Paweł Zagumny jest na 5. miejscu plus ligi. I tutaj z kolei wracam ponownie do jakiegoś pytania, to się pojawiło kilka tygodni temu, że być może zbyt demonizujemy rolę Michała Ruciaka w naszym zespole. Okazuje się, że po rozegraniu chyba 3 czy 4 meczy Michał Ruciak jest numerem 1 plus ligi, jeśli chodzi o przyjęcie. Panie dyrektorze, pan to skomentuje jako też i ciągły kibic i obserwator tego, co się dzieje na boisku? Nikt nie miał wątpliwości, że brak Michała był widoczny, co do tego nie ma wątpliwości. W tej chwili jest więcej możliwości grania nawet, bo wchodzi Michał, nawet ten limit obcokrajowców. Można dużo więcej rotacji robić, przez to też Sebastian ma dużo więcej możliwości. Wszyscy praktycznie grają na boisku. To, co powiedziałeś, że nie ma lidera, to właśnie fajnie, bo to chodzi, że to jest zespół, bo gdyby to był sport indywidualny, to by był, nie wiem, zespół Łukasza Wiśniewskiego, czy zespół Dicka Koja, czy kogokolwiek, a przez to, że jesteśmy zespołem i zespoły trochę, kolokwialnie mówiąc, pogłupiały, bo jak nie gra Koj, to zagra Ruciak, jak nie zagra Ruciak, to Wiczak. Nagle wchodzi i Kaj zagra i nie wiedzą, gdzie się poustawiać i to jest właśnie siła, że jesteśmy zespołem. To jest fajne, że gramy całym zespołem, a to, że chłopaki trenują cały czas i tutaj jak już były wątpliwości, że coś się dzieje, nie, trenują, robią wszystko, doszedł Michał, jest uznaną marką, więc poprawiło się i przyjęcie, jak się poprawiło przyjęcie, poprawiła się też możliwość różnych zmian wszystkiego. Stąd jesteśmy zespołem, który zaskakuje wszystkich tym, to, że popełniliśmy mniej błędów, no, powoduje to, że jeżeli jest dobre przyjęcie, dobre rozegranie, jest dobry atak. Wszystko się kumuluje, a będzie coraz lepiej, bo jeszcze jak dojdzie i uzupełni ten możliwości Łukasz, no to już dlatego wierzymy, że no, w tym roku, trochę żartujemy, ale mówimy zupełnie też poważnie, że nie przegramy meczu i zrobimy sobie niespodziankę na koniec roku i w tej trójce będziemy i tych, co mówi, a Jezu, a potem teraz my będziemy chociaż w tej mogli, a nie mówiliśmy, że będzie dobrze, tylko wierzyć trzeba. Trzeba wierzyć, kibice w nas wierzą. To jest fantastyczne. Na tych meczach wyjazdów, żeśmy byli, gdzie była naprawdę trudna sytuacja, gdzie już odcieraliśmy się o te miejsca o 12, ci ludzie przyjeżdżali, kibicowali, pokazywali, że są z nami. To jest fantastyczne i dla nich też, chłopaki, my chcemy zrobić wszystko. Trochę takich niespodzianek ich będzie czekało, ale nie wszystko naraz dzisiaj. Chcemy też pokazać, że klub, że zawodnicy są z nimi, że wspólnie, że Zaksa to są zawodnicy, są działacze, ale są też i kibice. To jest 3 elementy, które muszą się razem zgrać i wtedy będzie wszystko tak, jak powinno być.
Niewątpliwie bardzo ważna aklimatyzacja, bo Remigiusz jest tutaj już 5 lat, poza tym mieszkasz niedaleko, Kędzierzyna Koźla. Łukasz, mój ziomek, zresztą, co często wspominam i podkreślam, jestem bardzo z ciebie dumny, Łukasz, także wiesz, pochodzimy z dalekich stron, gdzie tak naprawdę nie ma siatkówki. Kiedyś była przed laty jeszcze, a propos Awi Świdnik, jak pamiętam. Jak tobie się żyje w Kędzierzynie? Bo to już jest chyba drugi czy trzeci sezon. Powiedz, jak oceniasz? Bo nie ukrywam, że pytam też i pozostałych zupełnie świeżych chłopców, którzy są no tak albo bardzo mili i powiedzmy starają się nie dostrzegać naszego prowincjonalizmu, naszego tego małomiasteczkowego charakteru, bo tak naprawdę tutaj mamy Zaksę i chwała Bogu, że w ogóle mamy, bo to jest jedna z niewielu bardzo wysublimowanych rozrywek. W twojej ocenie w kilku zdaniach, jak się zaklimatyzowałeś, jak ci się mieszka, bo wiem też, że nie mieszkasz sam. Mieszkam z żoną, ona mnie tutaj na każdym kroku wspiera. Ja też pochodzę z małego miasteczka, także to nie jest jakaś nowość. Spędziłem 4 lata w Częstochowie i jedna wielka różnica jest taka, że tutaj na pewno jesteśmy bardziej rozpoznawalni. Tutaj na każdym kroku każdy zapyta o poprzedni lub następny mecz, o formę, o zdrowie, natomiast w Częstochowie się tego z tym prawie nie spotykałem. A mieszka się bardzo dobrze. No jest, w Kędzierzynie jest wszystko, co nam potrzeba. Do szczęścia warunki mamy stworzone, wyśmienite, nic tylko zakasać rękawy, pracować. A w związku z tym, co powiedziałeś, to nie ma takich sytuacji, że na przykład zagra słaby mecz i boisz się wyjść na ulicę, bo jesteś identyfikowany? Nie. Jeszcze z jakimiś przykrymi sytuacjami się nie spotkałem, bardziej z żartami i z wesołymi sytuacjami niż z przykrymi, także póki co wychodzę śmiało. A masz skalę porównawczą kibiców, bo tutaj dzisiaj bardzo wiele Waldek powiedział słów miłych pod adresem kibiców. Skala Częstochowa, Kędzierzyn, Koźle? Ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć, bo tak, w Częstochowie kibice trochę się rozsypali, natomiast u nas jest cały czas bardzo silna grupa i ja zawsze podkreślam to, że kibiców nie poznaje się wtedy, kiedy jest się na czubie tabeli i się wszystko wygrywa, tylko właśnie przychodzą momenty trudne i to jest fajne, kiedy jedziemy do Bełchatowa, nie jesteśmy faworytem, przegrywamy 3-0, a po meczu najbardziej słychać naszych kibiców i to właśnie nas podtrzymuje na duchu. No i wiem, mamy cel przed sobą, następny mecz, mamy dla kogo grać, mamy komu sprawiać radość i to jest bardzo sympatyczne. A to od własnej hali, o którym wspominałem już dzisiaj. Niezwykle ważny mecz w Pucharze CEF, nasi w Finlandii. Stikerit Kokkolo, miejscowość Kokkolo to jest miejscowość, która ma halę, która mieści 500 osób. Jak oceniacie szansę naszego teamu właśnie w rewanżu z Finami? Bo ostatnio, jak pamiętacie, jeden zawodnik, którym się też nasz klub interesował, trochę krwi napsuł. No tak, no, nikt nie powiedział, że to będzie łatwe i przyjemne spotkanie. Wszyscy wiedzą, że potrzebujemy 2 setów do awansu. I jeżeli będzie 2-0 dla nas, to później już wynik jest nieistotny, ale myślę, że zakończymy to w 3 setach, bo jestem spokojny o chłopaków w formę, bo widzieliśmy ich w meczu z Radomiem. Myślę, że przepracują te 2 dni solidnie i będziemy się cieszyć. Proszę Państwa, dzisiaj bardziej tak około siatkówki niż konkretnie o samej siatkówce. Jak świętują zawodnicy, którzy wygrają ważny mecz? Czy to jest takie męskie świętowanie, czy raczej macie jakieś specjalne, powiedzmy, rytuały z tym związane? Zresztą nie tylko zawodnicy, bo przecież sztab trenerski, Remigiusz również. Na świętowanie za dużo czasu nie ma, bo nasz kalendarz jest taki, że naprawdę nie ma czasu nawet odpocząć, posiedzieć z rodziną, bo dzisiaj wygrywamy ważny mecz, przykładowo, który zaczynamy grać o 20:30, jesteśmy w domu o 1:00 w nocy i następnego dnia już jest po południu trening czy siłownia, dlatego czasu nie ma w ogóle. Po sezonie tym bardziej nie będzie czasu, bo za chwilę dla wielu z nas zaczyna się kadra. Myślę, że świętowanie nadchodzi na przykład po takich sukcesach jak Mistrzostwa Świata, tak? Kiedy chłopaki dostają wolne i mogą z rodzinami wyjechać chociaż na kilka dni z kraju, odpocząć na słońcu. I to jest największe świętowanie. Myślę, że tak jak rozmawiałem z Pawłem, to tak szybko kibice, że się wyrażę, zachłysnęli tym sukcesem i tak jakoś to przycichło po 2 czy 3 tygodniach.
Piłka wyprzedziła, celebrację. Właśnie do tego chciałem nawiązać, że no, piłkarze niestety trochę nas zepchnęli z tego piedestału, a ostatnie wydarzenia niestety tylko to umocniły. No, mam nadzieję, że kibice szybko nie zapomną, ile radości i szczęścia chłopaki im przynieśli ostatnim turniejem i za szybko naszej dyscypliny nie skreślą, bo tak jak mówię, na halach siatkarskich bawią się całe rodziny. Atmosfera w naszym kraju na każdej hali jest niesamowita i mam nadzieję, że tak już zostanie i będzie tylko lepiej. Waldek, ty w ocenie działacza, czy czasem z tego, co się obserwuje, piłka nożna, naprawdę grają przyzwoicie, piłka ręczna, piłka siatkowa, siatkówka, przepraszam, kibiców, czy nie przyszedł czas w Polsce na pokolenie gier zespołowych? Tak jak było przed laty, nie wiem, czy pamiętasz, trener Górski, trener Wagner, koszykarze w latach 80. Taki był wykwit sukcesów. I czy to teraz nie przyszła taka era? Pamiętam, bo w końcu jesteśmy rówieśnikami, już te swoje lata mam, także to są lata, które dobrze pamiętam. Jednym z, chyba dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu gdzieś we włoskiej prasie okazał się artykuł o fascynacji polskim sportem. U nas najchętniej jak się komuś gdzieś coś nie powiedzie, coś się stanie, to jest fajne, to jest sensacja, to jest dobre. We Włoszech to było, to nawet nie sportowa, tylko to bodajże z tego co pamiętam było Corriere della Sera, czyli ważny dziennik, napisał bodajże 2,5 strony na temat fenomenu polskiego sportu w tym roku. Myślę, że bardziej to Włosi docenili, mówię ogólnie o sporcie, o wszystkich dyscyplinach, bo i piłka ręczna, koszykówka też, mówię w tym Niemcy mają. Ale zgodzi się, że Polacy to taka nacja, że każdy z nas jest lekarzem i oczywiście trenerem, niezależnie od tego, o jakiej dziedzinie sportu byśmy nie mówili. Wszyscy wiedzą lepiej. I nie potrafimy się cieszyć. Dokładnie, bo na początku jak powołali Antigę, to każdy z rozmów takich kuluarowych, Boże, czy wyście powariowali, tam nikt rozumu nie ma, dobra, przez dwa tygodnie. Później była sytuacja z Bartkiem Kurkiem, że trener postanowił, czy oszaleliście, nie dość, że bierzecie Antigę. Tłumaczymy, to jeszcze się pokłócił z Bartkiem, mówię tak, pokłócił się trener, bo co, o kolor butów i nie ten. Ale to jeszcze wszystko dobra, wygrali Mistrzostwo Świata, już postanowiłem nie komentować. Słuchaj, ale z własnego podwórka, nie wiem, czy pamiętasz, jak pan prezes Pietrzyk powołał Stelmacha na trenera, z byłego zawodnika, to tak samo wieszano psy, a okazało się, że to był bardzo dobry sezon. Wszyscy wiedzą, ale chcę dokończyć. I później, jak już Mistrzostwo Świata zdobywamy i z ludźmi, którym już człowiek taki uśmiechnięty, no to co mi teraz powiecie, ciekaw byłem. Wiesz co, ale moim zdaniem, gdyby powołał tego Bartka, to lepiej by było. Już skończyłem rozmawiać. No lepiej co? Platynowy medal by był? Co byłoby lepiej? No, trudno dyskutować. Więc tutaj o tym, że szybko zapomnieli, to może też nie to. Ten ekspres, który wjechał, czyli liga od razu po tych mistrzostwach, od razu się to rozłożyło. Może tutaj, gdyby te więcej czasu, gdyby te mistrzostwa powiedzmy były w lipcu, liga ruszała w październiku, byłoby więcej czasu na tą celebrację tego mistrzostwa świata. To przez to, że szybko zaczęła się liga, bo nie zapomnieli. Kibice to widać, że to doceniają, chodzą na mecze. Kibice tego nie zapomnieli, ale tak jak za chwilę no, Polacy wygrali mecz, wiadomo, nie równajmy się z piłką nożną, bo to tylko niech piłkarzom idzie jak najlepiej, bo im więcej tego dobrego sportu, tym lepiej dla kraju. Ale wygrana z Niemcami też spowodowała swoje, a mówię, to, że zaczęliśmy już szybko ligę, zawodnicy się porozjeżdżali po klubach, trzeba było już normalnie trenować, wchodziła liga i tutaj to ci kibice się rozłożyli na te mecze klubowe, ale jeżeli ludzi chodzi pełno na mecze, a chodzi te hale w dalszym ciągu są no, w miarę pełne, bo są pełne, to chyba jest pozytywny efekt, bo skoro 7 meczów w kolejce i na większości są te hale zapełnione, tutaj tak samo jak żeśmy grali u nas, każdy w trudnej sytuacji, już było ciężko, gramy z Będzinem, każdy, ach Będzin, ostatni zespół, każdy mówi, no to tam przyjdzie 200 osób. Przychodzi ponad 2000 ludzi i wszyscy wow, w szoku. W takiej sytuacji, tutaj się właśnie to, co Łukasz powiedział, tu się poznaje kibiców. I tutaj zawodnicy widzą, że oni nie grają dla siebie. To, że gdzieś tam jest jakaś krytyka, oni to na spokojnie. Nie, to są ludzie, dla których trzeba wykonywać pracę bardzo dobrze i trzeba to robić. Jeżeli chodzi na mecz z Będzinem uważanym za słabszego rywala około 2000, to znaczy się, że jest dla kogo to robić, że kibice to doceniają i w Polsce i tu u nas w Kędzierzynie i warto i na następnych meczach na pewno będzie jeszcze więcej tych ludzi i będzie dobrze. Teraz panowie odrobina kalkulacji, bo to tak zawsze jest przed playoffami.
dół tabeli, powiedzmy, ze załapaniem się na play-offy, czy raczej górka? Jak to zawodniczo, trenersko, Remigiusz? No ja myślę, że tutaj staramy się o górę cały czas walczyć o te najwyższe cele, no i które miejsce się uda, to z tego będziemy startować. Ja myślę, że kalkulacja jeszcze nigdy nikomu na dobre nie wyszła. My mamy za zadanie zdobyć jak największą ilość punktów do końca rundy zasadniczej i myślę, że minimum czwórka to jest nasz cel. No i wtedy dopiero będziemy myśleć, z kim gramy. I wtedy będzie to porzekadło, się poznaje faceta, jak kończy. Zgadza się. Proszę Państwa, pora też na nas, by kończyć. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Kibicujemy oczywiście naszym siatkarzom w zimnej Finlandii, zapraszając na kolejne mecze. Żegna się z Państwem Marek Wojciechowski, Waldemar Kobienia, Remigiusz Koteluk i Łukasz Wiśniewski. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję.